Witam was bardzo serdecznie. Aleksandra Wojciechowicz, jestem coachem transformacyjnym. Co oznacza, że robię zmianę. zmiany myślenia. Dzisiaj podejmuję temat seksu. Filmik oczywiście skierowany do kobiet, bo chciałabym zrobić taką transformację dzisiaj oczywiście używając mojej kuli ziemskiej. Aby przetransformować, czyli odwrócić dziś kulę ziemską do góry nogami i to, co było w minusie, po prostu wyeksponować. Bo ja często mówię, że w tej polaryzacji, czyli przyciąganiu seksualnym, mamy swoje bieguny. Mężczyzna to jest biegun północny, dodatni, tak jak Ziemia posiada biegun plus. Tak, kobieta jest minus, bardziej posywna. Ja ją nazywam królową w minusie. I dzisiaj, właśnie tak po królewsku, chciałabym na bogato zrobić taką fajną transformację i postawić w tej, w, wyeksponować kobiecą czystość dzisiaj i postawić ją w kobiecej głowie, w kobiecym myśleniu wyżej niż seks. Bo seks naturalnie jest w plusie. Ja mówię, że mężczyzna jest w plusie, mówię też, że pieniądze są w plusie i mówię też często, że seks jest w plusie. Seks w znaczeniu tej aktywności na zewnątrz, aktywności seksualnej na zewnątrz. Kobieta jest bardziej wewnętrzna i tak... Traktuje często, tak ma jej, jej, jej świat uczuciowy, jest połączony z seksualnością. Mężczyźni tak nie mają, oni bardziej tak odróżniają seks od uczuć. Dla nich seks nie ma takiej wartości wewnętrznej, jaką ma dla kobiety, bo my po prostu jesteśmy tak skonstruowani, w ogóle jesteśmy minus, i my przyjmujemy w seksie, Tą energię seksualną do siebie. Zadaniem właściwie kobiety jest przetransformować tą energię seksualną, i wtedy w tym balansie miłości następuje coś nowego. Właściwie to następuje pewnego rodzaju przela przelanie się, czy balans, czy taniec. Następuje uaktywnienie się właściwie nowych sił twórczych, stwórczych. I właściwie jest tak, właśnie, że jesteśmy sobie niezbędni, jesteśmy, każdy z nas jest w sposób doskonały, skonstruowany. I, I dzisiaj chcę mówić do kobiet, co to znaczy, że kobieta w swoim biegunie powinna y, uważać czystość za ważniejszą dla siebie, za cenniejszą, bo seks jest w plusie, on jest męski. Niech należy zostawić ten biznes tamtemu światu. A ja proponuję zrobić kobiecie dziś właśnie tą transformację, właśnie żeby postawić kobiecą czystość wyżej i spróbuję to wytłumaczyć, jak, jaką to ma wartość i, i właściwie skąd to jest. Bierze się to stąd, że jeżeli to jest jakby... Nieuświadomione w nas, jest jakaś może niewiedza w nas, że jest jakaś wartość, jest jakaś głębia seksualna też w nas, która często jest jakimś sakrum w nas, jakąś intymnością właśnie. To świat próbuje nam może wmówić, że ten seks jest czymś bez czego ty nie będziesz pełna. Że właściwie ten seks tak się próbuje sprzedać. no Bo jeżeli już wrócimy te pieniądze, tą, tą sferę całego biznesu, walki, zdobywania konkurencyjności, władzy w tą, tą kulę północną męską, to ten seks będzie czymś, co będzie, będzie się jawił jako pewnego rodzaju właśnie wartość. Bez której ty nie jesteś pełna. Czyli człowiek, który nie podejmuje aktywności seksualnej, może się wydawać, i takie jest, tak jest może przekonanie w ogóle na świecie, że no nie uczestniczy może w życiu w pełni, że, że czegoś nie doświadcza, że czegoś nie ma właśnie. <ślesz> Natomiast ja dzisiaj chcę właśnie zrobić koniecznie tą transformację, i to jest taka transformacja na bogato, dlatego, że dzisiaj ten pierwiastek kobiecy, właśnie czystości, właśnie ten pierwiastek kobiecy, który stawia siebie wyżej niż seks, czyli stawia tą czystość wyżej niż seks, jest dziś bardzo atrakcyjny, jest wręcz unikalny, jest. jest jakby to powiedzieć no, no nawet sami powiedzcie, czy więcej jest dziś seksu czy, czy czystości? Czy więcej jest kobiet kobiecych, e, pewnych siebie, własnej wartości, kobiet królowych, spontanicznych, e, kobiet e, właśnie swobodnych w tym, kim są. E, I czy więcej jest jednak... E, Kobiet, które są nastawione na seks, na pieniądze, na władzę, kobiet żyjących w plusie. Ja myślę, że kobiet żyjących w minusie jest dziś mniej, więc samo to już pokazuje, że ta wartość autentyczna stoi po tej stronie, ale więcej w tym przelewaniu się tych półkul, w tym balansie, to postawienie siebie. W sposób drogi, cenny, bezcenny, postawienie siebie jako kogoś, kto ma większą cenę niż ten świat męski, jest tak naprawdę te, tym, co ten męski świat bardzo potrzebuje. To jest trochę tak, jak <gryw> idziesz do sklepu, oni próbują ci coś sprzedać, no ale ty, jeżeli ty jesteś pełna wewnętrznie, no to ty nie musisz tego kupować i mówisz: Nie, dziękuję. A więcej nawet. Ten męski świat konkurencyjności, walki, który próbuje się sprzedać, to tak naprawdę to jest o tobie, tak jak w biologii, tak? To jest o tobie. I w ten sposób magnetyczny kobieta, która jest czysta i która postawiła swoją czystość wyżej, tak naprawdę jest bardzo magnetyczna i przyciąga ten świat męski ku sobie o wiele bardziej niż kobieta, która weszła w nurt i widzi ten seks jako coś, co musi mieć w swoim życiu, bo inaczej nie będzie wartościowa, nie będzie pełna. Bo akurat jest właśnie inaczej, że plus i plus niekoniecznie się przyciągają. I też jest tak, że ta seksualność kobieca jest uaktywniona i otworzona wtedy, kiedy kobieta czuje się swobodnie. O tak, ta swoboda kobiecość. Dlatego kobieta jest też malowana jako taka tańcząca, no bo taniec jest czymś, co nas otwiera, tak, co co nas oswobadza, co czyni nas wolnym, ale też właśnie wolnym od tego świata, że ty nie myślisz o tym, co ktoś o tobie myśli, bo ty wiesz, kim ty jesteś. Ty znasz swoją wartość i to pozwala ci czuć się swobodnie. I ta swoboda tutaj w tej dziedzinie seksualnej jest istotą sprawy, bo z jednej strony kobieta jest tym minus. Jeżeli ona siebie nie szanuje, to może tak być, że idąc do łóżka z mężczyzną, którego nie kocha, albo który jej nie kocha, albo dla właśnie seksu, bo ona musi mieć ten seks w życiu, bo inaczej to po prostu nie będzie pełni wartościowym, nie wiem, człowiekiem, co jest nieprawdą. To może być tak, że zostanie w niej. Może właśnie jakaś, nie wiem, może właśnie blokada, że, że to wcale nie jest tak, że ta otwartość seksualna jest tym samym co swoboda seksualna. Hmm? Bo ta swoboda seksualna bierze się z pewnego rodzaju pewności siebie, z tego, że kobieta zna swoją wartość i siebie po prostu. Czuje się komfortowo w sobie, we własnym ciele, we własnym umyśle, ale ona będzie się czuć komfortowo między innymi wtedy, kiedy ten seks będzie dla niej komfortowy, czyli, czyli zostanie przez mężczyznę być może, otworzona gdzieś, tak? Gdzie ona będzie mogła poczuć się właśnie swobodnie z nim. Natomiast kiedy ona traktuje ten seks albo mężczyznę wyżej, to może nastąpić blokada w niej. Albo nawet gorzej, kiedy kobieta yy, może czuć się, yy, może jakoś nawet poniżona i zostają w niej, bo minus przyciąga. Mężczyzna traktuje seks na zewnątrz, jego to tak nie dotyka. Tak? To my jesteśmy sakrum, to w nas to zostaje, to my jakby przyciągamy ten minus. Tak ma być, bo my mamy to przetransformować, ale wracam do tego. Załóżmy, że dwoje ludzi, którzy się nie kochało, poszło ze sobą, sobą do łóżka, to po tym mężczyźnie to wiele bardziej spływa. Tak, i on odchodzi do swojego świata. Natomiast w kobiecie to szybciej zostanie, a nawet zostanie obrazy, jakieś emocje, jakieś sytuacje, coś, co odebrało jej może szacunek, to wszystko w niej jest i czyni ją wtedy zablokowaną i niezdolną do tego, co w tej seksualności, żeby ona się objawiła i otworzyła, jest najbardziej cenne. Czyli swoboda, ta swoboda seksualna, swoboda bycia we własnym ciele. No właśnie, dlatego ta czystość jest tutaj bardzo ważna, wręcz niezbędna, bo, bo te obrazy czy emocje one zabrudzają kobietę, czynią w niej blokady. Nie jest tak oczywiście, że tego nie można odblokować. Na wszystkim wszystko zawsze można zbudować. Ale prawdziwa kobieca czystość jest najbardziej atrakcyjna, jest drogocenna, jest też zawsze młoda. Kobieta jest młoda. Czemu tak mi przyszło z tą młodością? Bo. Młodość to też jest pewnego rodzaju właśnie czystość, że to wszystko nie było mechaniczne w niej, że, że seks nie był dla niej w plusie, że nie był mechaniczny, że nie jest jakby zużyta, że, że nie nazbierało się w niej brudne emocje, brudne doświadczenia, trudne przeżycia, jakieś blokady, że, że ona jako minus nie ma tego wszystkiego nagromadzonego w sobie. Jako czysta, ma tę wolność, jest jasna, jest radosna, pozostała radosna, swobodna. I, i, I dlatego pozostaje tak naprawdę młoda. Prawdziwa kobieta pozostaje młoda całe życie. Jasne, że jej ciało się zmienia, że ona inaczej wygląda, że widać, ile ona ma lat, ale ta młodość i tak z niej jakoś promieniuje. I tak ona pozostaje atrakcyjna. W sposób naturalny, w minusie całe swoje życie. I to jest to, czego tak naprawdę ten męski pierwiastek bardzo potrzebuje. Bo, te, bo, bo mężczyźni też chcieliby takiego seksu, właśnie nie tylko mechanicznego, tylko ta, tego seksu, gdzie jest ten taniec. Gdzie jest to świetne samopoczucie, gdzie jest ta atmosfera komfortu, relaksu, no ale to kobieta musi być właśnie swobodna i otworzona. Yy, i, I dlatego to, ta transformacja, o której ja mówię, na bogato dzisiaj ma polegać na tym, że kobieta ma się czuć bardzo cenna dla samej siebie, ma być królową w minusie i się nie sprzedawać. Czyli jeżeli stawiasz własną czystość wyżej. To znaczy, że, że siebie tak szanujesz, że nawet jeżeli byś mogła nie mieć tego seksu, to ty i tak wiesz, że to jest więcej warte dla ciebie, <gry> niż to, gdybyś ty miała seks z kimśkolwiek. Tak? Dla samego seksu. Więc mój przekaz jest bardzo prosty. Ty jesteś cenniejsza i dlatego nie, nie powinnaś chodzić do łóżka z kimś, kogo nie kochasz, i z kimś, kto ciebie nie kocha, z kim nie czujesz się komfortowo. Kto ciebie tak nie poprowadził, aby ciebie otworzyć, że Ty w sposób naturalny czujesz się świetnie w tym seksie od początku do końca, aż do przeżywania cudownych, wspólnych chwil. I na tym Was zostawiam. Myślę, że mój przekaz jest jasny. Proszę o łapki w górę, jeżeli znalazłeś, znalazłaś wartość. Mam grupę na Facebooku Kobieta Pełna Łaski, pełna łaski i tam e, również budujemy naszą wewnętrzną wartość i dziewczynami zapraszam na tę grupę bardzo serdecznie. Do usłyszenia już jutro. Pa!